Siema, coś wam powiem. Jebać tych, co za plecami sieją ferment. Tak, Chmielobrody, do ciebie te słowa. Myślisz, że nie wiem, coś tam pierdolił na festiwalu w Warszawie? Że niby na festiwalu piw rzemieślniczych w Krapkowicach nie potrafiłem odróżnić Cantillona od Driefonteinen. Kurwa! Synu, jak ja degustowałem lambiki w Dolinie Rzeki Zenne z dobrymi mordeczkami, to ty zachwycałeś się smakiem i aromatem jurajskiej pomarańczy. I myślisz, że ludzie są na tyle głupi, żeby wierzyć ci, że masz niby brodę z chmielu? I czym ty się w ogóle wozisz? 7-letnią białą oktawią w leasingu? O, klamka. Bo ja mam furę za 500 000 euro. 1000, 2, 5, 10. Znam łby na osiedlu, którzy za o wiele mniejszą kwotę przyjęłyby zlecenie na ciebie. Bo klamka, kwit i fura to najważniejsze rzeczy w niebezpiecznym świecie piwnego vlogingu, Chmielobrody. Ale załatwmy sprawę legitnie. Wyzywam cię na pojedynek w nowo powstałej Federacji Piwnych Sztuk Walki. Będziemy degustować piwo i napierdalać się w oktagonie. I lepiej zacznij treningi, bo ja już zacząłem z fartem. Aldehyd.